Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym, trzecim już odcinku Simon Zipek Mówi. Przepraszam, jak widzicie, jest dzisiaj wyjątkowo mniej osób, dlatego że nie każdy się słuchał i niektóre osoby już są już w więzieniu. O, już powychodziły nawet. Jedna osoba jest w więzieniu, a reszta tutaj żyje. Zasady każdy zna, czy każdy zna zasady? Uwaga, czy wszyscy znają zasady? Jeżeli nie znacie, słuchajcie, zasady są bardzo proste. Po prostu przed każdym wyrażeniem muszę powiedzieć Zipek Mówi. Jeżeli nie powiem tego, to po prostu umieracie i tyle, nic trudnego w sumie. No dobra, także uwaga, zaczynamy gierkę w Zipek Mówi. I Zipek Mówi, podskoczcie! Czemu nie skaczesz? Czemu nie skaczesz? Bo nie możesz pewnie, bo zrobiłeś emotkę, czy co? No niestety, Borys, ale nie zastosowałeś się. Więc Zipek Mówi, mniejszości dołączają do większości. Mniejszości dołączcie do... Dołączcie, jak powiedziałem. Dobrze, dobrze. Dołącz. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Zipek Mówi, dołącz. Zipek Mówi, kucnijcie. I podskoczcie. O Jezu, Jezu, czemu tak dużo osób nagle? Jeżeli myślicie, zrobiliście strasznie późno, czyli pewnie myśleliście, że nie możecie, ale zauważyliście, że ktoś skoczył, więc też skoczyliście. Nie róbcie tak, bo teraz 5 osób mam zabić, czy co? O co chodzi? 5 osób, które skoczyły, proszę wystąpić, ja wiem, które to są osoby. Zipek Mówi, podskoczcie. Zipek Mówi, kucnijcie. Niestety, ale powiedziałem Zipek Mówi, podskoczcie, więc trzeba było podskoczyć. Jedna osoba zginęła, więc Zipek Mówi, dołączcie do szeregu. Dobrze. Ile zostało osób? Jest 6, 7, 8, 9 osób, 9 osób, dobra. No to zapraszam was wszystkich za mną do pierwszej konkurencji. W pierwszej konkurencji, słuchajcie... O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Nie powiedziałem Zipek Mówi. Nie powiedziałem Zipek Mówi! Dlaczego idziecie? Dlaczego idziesz? Dlaczego idziesz? A ty? Czemu? Jeszcze dwa ninja. Co chcecie powiedzieć? Co chcecie na swoją obronę powiedzieć? Uwaga, daję wam możliwość się obronić. I niech zatańczy. Kto lepiej zatańczy, ten przeżyje. Uwaga, go. Przepraszam, ale nie powiedziałem Zipek Mówi. I Zipek Mówi, chodźcie za mną. Chodźcie za mną do pierwszej konkurencji. Zipek Mówi, chodźcie za mną do pierwszej konkurencji. Zipek Mówi, chodźcie za mną do pierwszej konkurencji. Zipek Mówi, wskakujcie do niebieskiego pola. I Zipek Mówi, biegajcie dookoła tego samolotu. Biegajcie dookoła samolotu. W lewą stronę. W lewą stronę. W lewą stronę. Dokładnie tak. Biegajcie, biegajcie, biegajcie. Nie przestawajcie. Zipek Mówi, nie przestawajcie biegać wokół po niebieskim polu. Przez cały czas biegajcie. I słuchajcie, zasady tego są bardzo proste. Jak powiem, żebyście wskoczyli, to musicie wskoczyć i wtedy osoba, która nie wskoczy, no to niestety, ale no, zginie po prostu, przegra tą konkurencję. Także uwaga, wskakujcie, wskakujcie do samolotu, wskakujcie do samolotu, wskakujcie do samolotu. Aż 5 osób zrobiło źle zadanie. Ostatnia osoba, która wyjdzie z tego samolotu i nie zacznie biegać, to zginie. Powiedziałem, nie biegamy. Przepraszam bardzo, muszę anulować ten samolot. Anuluję ten samolot. Ja muszę niestety, ale pozbyć się tego samolotu. Dobra, samolecik poleciał za mapę, prawie jak w sezonie 8. Słuchajcie, robimy jeszcze raz. Teraz zrobimy, słuchajcie, o, samochodzik, tak jak w kolejnej konkurencji, która będzie. Ale jak na razie, uwaga, Zipek Mówi, wskakujcie do samochodu. Go, 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 kto pierwszy, ten lepszy. Uwaga, trzy osoby nie wskoczyły. Trzy osoby nie wskoczyły. Te trzy osoby, które nie wskoczyły do samochodu, zapraszam tutaj do niebieskiego pola. Wykonamy szybkie, proste zadania. Uwaga. Więc niech każdy z was pokaże swoją emotkę jakoś, która będzie najlepsza. No ta przeżywa. Ostatnia, znaczy najgorsza zginie, okej? Okay? Która mi się najmniej będzie podobała, okej? Okay? Widzą, pewnie też się będzie najmniej podobała. To jest akurat, przepraszam, ale nie wygraliście tylko konkurencji, dlatego jakby teraz jestem zmuszony samemu wybrać, kogo z was zabije, okej? Okay? Panie w białym garniturze, pokaż swoją emotkę. Zipek Mówi, pokaż swoją emotkę. Okej. Ten taniec jest fajny, dlatego że... Słuchajcie, podejmowaliśmy się go na streamie raz, żeby zatańczyć ten taniec. Fajny, fajny, naprawdę, dobra, okej, okay, stop. Zipek Mówi, pokaż swój taniec, panie ninjo. Okej. Ciekawa, dobra, Zipek Mówi, stop. Zipek Mówi, stop. Rusz się, żeby przestała się emotka pokazywać. Zipek Mówi, stop. Nie pokazuję emotki. Zipek Mówi, nie pokazuję emotki. 3, 2, 1. Zablokowałeś się, czy o co chodzi? Zipek Mówi, pokaż swoją emotkę. Zipek Mówi, pokaż swoją emotkę. Okej, czyli to jest ta.
To chciałeś mi pokazać. Okej, to jest trudna sprawa, szczerze mówiąc. Bardzo trudna sprawa. Więc słuchajcie, zrobimy w ten sposób. Niech tutaj osoby, które wygrały, zadecydują. Uwaga, jeżeli podobała wam się, wy też możecie decydować, oczywiście. Jeżeli podobała wam się emotka pana w białym garniturze, zapraszam na czerwone pole. Jeżeli podobała wam się emotka szczęściarza, zapraszam na niebieskie pole. Zipek mówi, idźcie na pola. Okej, co się dzieje? Co jest grane? Czemu ty nie chcesz iść na żadne pole? Zipek mówi, możesz iść na pole. Zipek mówi, możesz iść na pole. Nie, cztery osoby? Cztery osoby na niebieskim, czyli... Na czerwonym tylko dwie? Podobało wam się bardziej? Okej, no niestety. Wiesz, co to oznacza? Skoro tak, to słuchaj, od dzisiaj jesteś człowiekiem naznaczonym. Wiesz, co oznacza osoba na... Wiesz, co to oznacza? Że jesteś naznaczony? Właśnie to oznacza to. O nie, gdzie uciekasz? Okej, no niestety. Uciekałeś, nie wiem gdzie, nie wiem dokąd. No dobra, słuchajcie, zostało 5 osób. Zapraszam wszystkie osoby, które przeżyły tutaj. Na to, Zipek mówi zapraszam tutaj i słuchajcie, zaczynamy gierkę w parkour. Parkour z samochodami, na czym polega ten challenge? Uwaga, ten challenge polega na tym, że przejść tego parkoura odbijając się tylko i wyłącznie od daszków samochodu. Nie możecie dotykać ziemi, nie możecie spaść z daszków samochodu. Musicie dojść dokładnie w to miejsce, na którym ja teraz jestem, na czerwone pole. I słuchajcie, jeżeli spadniecie, to giniecie po prostu. Więc uwaga, Zipek mówi, zaczynamy grę. Start. Okej. Trzy osoby, które nie przeszły, zapraszam do mnie. Zipek mówi, zapraszam do mnie. Rzucam wam, słuchajcie, C4. Waszym zadaniem jest, żeby rzucić C4 jak najdalej. Ale, słuchajcie, nie możecie przychodzić poza... To. Możecie maksymalnie na tym być, nie możecie na to skakać, nie możecie nic. Musicie rzucić C4 jak najdalej potraficie. Także uwaga, rzucam wam C4. Teraz Zipek mówi, rzuć C4. Bardzo dobrze, rzuć swojemu koledze teraz to C4, które ci zostało. Okej. Zipek mówi, rzuć C4. Uwaga, oj, gdzie jest? Oj, jest bliżej, ale czy będzie najdalej? Uwaga, oddaj C4, właśnie tak. Dokładnie został ostatni nabój. Bananku, Zipek mówi, podnieś C4 i Zipek mówi, rzuć C4. Okej, my już znamy, my już wiemy, kto rzucił jak najdalej. Czy wy wiecie, kto rzucił jak najdalej, czy nie? Nie wiecie, pewnie nie widzicie. Słuchajcie, najbliżej zrobił to niestety pan w niebieskim, więc pana w niebieskim zapraszam, koło C4. Zapraszam na C4. Panie Bananku, twoja decyzja, zabijasz go, czy go nie zabijasz? Zipek mówi, możesz odpalić C4, jeżeli chcesz. Okej, wysadzone zostało. Niestety, nie wiem dlaczego nie umarłeś, ale zapraszam was wszystkich, skoro tak, za mną, do kolejnej konkurencji. Zipek mówi, zapraszam za mną. Kolejna konkurencja jest bardzo, bardzo prosta. Słuchajcie, mamy tutaj dwa odbijacze w kosmos. Na czym to polega? Będziecie odbijać się, słuchajcie, kto więcej razy się odbije, ten wygrywa. Więc, kto chce wziąć udział jako pierwszy? Wy, tak? Dobra. Panie Bananku, ustaw się przy ścianie za tutaj i będziesz się odbijał na niebieskim oraz szczęściarz będziesz odbierał się na czerwonym. Uwaga, Zipek mówi, zacznijcie się odbijać. Kto więcej razy się odbije, ten wygrywa. Raz, dwa, trzy, okej. Szczęściarz, 1-0 dla Bananka. Proszę zejść, idźcie pod ścianę. 1-0 dla Bananka. Teraz zwiększamy poziom. Uwaga, zwiększamy poziom. Zipek mówi, zacznijcie skakać. Okej, dwa razy. Bananek też dwa razy, także dostajecie obaj punkt. Zapraszam pod ścianę. Zipek mówi, idźcie pod ścianę. Uwaga. Czyli tak jakby jest 1-0 dla Bananka. Uwaga, Zipek mówi, zacznijcie skakać. Okej. Dwa razy. Bananek, drugi raz, uwaga, czy Bananek, trzeci raz, niestety, ale Bananek, już nie masz szans wygrać z Banankiem. Czy wiesz, co to oznacza? To oznacza, że idziesz, słuchaj, tutaj, zapraszam cię do tego doła, tutaj, dokładnie, tak, okej, teraz wy, zapraszam tam, uwaga, takie same zasady, tylko że zrobimy teraz tylko jedną rundę. Zipek mówi, zacznijcie się odbijać. Jak poleciał. Raz, dwa, wow, tamten jak poleciał. O kurde, ten już też. Ale czy ten się odbije znowu?
Wow, udało się, brawo, zapraszam cię do dołu. Zapraszam Skorpiona do dołu. Zapraszam do dołu. Wy przeszliście, brawo, brawo panu ciastko, brawo panie bananku. Wygraliście. Okej, okay, nie miało to tak wyglądać. Zostańcie tutaj, okej? Okay? Możecie zostać. Zostańcie tutaj, zaraz wracam do was. Zaraz do was wracam. Gdzie są osoby, które... Okej, okay, tutaj jesteście, przepraszam, że was zrzuciłem. Słuchajcie, jedna osoba z was tylko zginie. Więc witam was, słuchajcie, w poprzednim Simon Movie. No niestety tak to wygląda właśnie, że kolejny Simon zawsze jest coraz wyżej. Słuchajcie, tutaj jesteśmy po cichu, żeby nikt więcej nas nie widział. I na czym polega teraz challenge? Jeden z was tylko przeżyje. Czy ktoś z was uważa, że jest w stanie wygrać tego Simona? Niech kiwnie głową. Okej. Okay. Czy ty myślisz, Szczęściarz, że wygrasz Simona? Szczęściarz, myślisz, że wygrasz Simona, czy nie? Nie? Tak? Myślisz, że wygrasz? No dobra, obaj jesteście zdecydowani, że że wygracie, okej. Okay. W porządku. No to skoro obaj myślicie, że wygracie, no to jeden z was niestety się myli. Który z was się myli? Teraz sprawdzimy, który z was się myli i wymyśliłem teraz w tym momencie, w jaki sposób to zrobimy. Tutaj, w tym miejscu buduję, słuchajcie, kratki do gry w kółko i krzyżyk. Więc teraz w tym momencie, słuchajcie, będziecie grali w kółko i krzyżyk. Skorpion, zapraszam do mnie, Zipek mówi, zapraszam do mnie, Skorpion. Dobra. Zipek mówi, zaczynamy grę w kółko i krzyżyk. Proszę wyjdźcie z tego pola. Wyjdźcie z tego pola. Zipek mówi, na tym polu, którym staniecie, to wybieracie. Zaczyna Szczęściarz. Zipek mówi, start. Okej, okay. Wybierasz tamto pole, okej. Okay. Skorpion, twoja kolej. Zipek mówi, wybierz pole. Okej, okay, czerwone, okej, okay, tutaj wybrałeś. Dobrze, czy ja czytam jest? Okej, okay, weźmiemy to. Weźmiemy to, tak na szybko wymyśliłem, więc trudno, okej. Okay. Szczęściarz, twoja kolej, okej. Okay. Które wybierasz? Tamto wybierasz, dobra. Okej, okay. Skorpion, które wybierasz? No rzecz jasna, że tamto, no bo które miałbyś wybrać, okej. Okay. Szczęściarz, oczywiście wiadomo, które wygra, wybierze, okej. Okay. Skorpion? Skorpion wybiera to? Okej, okay, okej. Okay. Szczęściarz? Zastanawia się, nie wie co ma zrobić, bo w sumie nie ma już raczej szans na wygraną. Tutaj, okej. Okay. Skorpion, twoja kolej? No okej, okay, czyli nie mamy zwycięzcy jednym słowem. Czyli jednym słowem nie mamy zwycięzcy. No to co w takiej sytuacji, kurde? Słabo, słabo, bardzo słabo. No dobra. Skoro tak, sposób jest tylko jeden. Walczcie. Zipek mówi, walczcie. Bardzo dobrze. Go! A nie! Jesteście w różnych drużynach, czyli to też nie! To też nie zadziała, o co chodzi? Ja nie mogę, co ja mam zrobić? Dobra, zmień drużynę, Szczęściarz. Szczęściarz, zmień drużynę. Ty też, Skorpion, zmień drużynę. Zmień drużynę, Skorpion. Dobra, jesteście już na górze, więc i lecę na górę. Proszę o wyjście. Szczęściarz i Skorpion, możecie wyjść. No to teraz, słuchajcie, nie wiem, czy macie full HP. Jeżeli nie macie full HP, to rzucam wam teraz apteczkę. Proszę, apteczka dla ciebie. I apteczka także dla ciebie. Wyleczcie się. Dobra, i uwaga! Zacznijcie walczyć! Go! Kto wygra, ten wygra! I... Znowu nie możecie się bić. Znowu się, czy się bić? A nie, bijecie się! Bijecie się, okej. Okay. Skorpion, brawo, wygrałeś, zapraszam. Zapraszam do kolegów. Ha, panowie tutaj tańczą. Panowie tutaj tańczą, ponieważ wiedzą, że wygrają. Słuchajcie, zatańczę z wami normalnie. Brawo, 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 każdy. O kurde, wszyscy mamy ten sam taniec. Chodźcie, zrobimy do kolejnego, słuchajcie, challenge'u. Zrobimy tanecznym krokiem. Przejdziemy tanecznym krokiem. To kolejny challenge to jest, słuchajcie, tylko i wyłącznie walka. Nic więcej. Mamy tam trzy skrzynki po lewej stronie, trzy skrzynki po prawej stronie. W każdej skrzynce jest zupełnie inna broń. Każdy z was musi wybrać jedną skrzynkę, tą skrzynkę, którą wybieracie. Ustawcie się pod tą skrzynką, ja wam otworzę tą skrzynkę, weźmiecie sobie broń i wchodzimy wszyscy do czarnej kostki po prostu, okej? Okay? Uwaga, Zipek mówi, wybierzcie sobie skrzynkę. Zipek mówi, wybierzcie sobie skrzynkę. Wybraliście skrzynki. Czy chce ktoś z was zmienić skrzynkę, czy nie? Czy jest pewny, że zostaje przy tej, której jest? Okej, okay, więc pan Ciastko pierwszy bierze swoje bronie. Snajpa, ile masz amunicji? Dużo masz amunicji? Powinieneś mieć dużo. Okej. Okay. Skorpion, jaką ty masz broń? O kurde, Tommy! Tommy! Oj, ten challenge będzie może być trudny. I bananek, masz USP z tweakiem, słuchajcie. I teraz, na czym to będzie polegało? Zipek mówi, zapraszam do mnie. Ale nie wchodzimy tam do środka, stajemy koło mnie. Zipek mówi, stajemy koło mnie, okej. Okay. Uwaga. Zipek mówi, tu jest pole.
który prawie nic nie widać poza postaciami. Będziecie się w nim strzelać między sobą, także zostanie tylko jedna osoba żywa. Tylko jedna osoba żywa, która wygra tego Simona. Słuchajcie, oj, nie strzelaj do mnie. Albo nie, ma lepszy pomysł. Ta osoba, która zginie, ta przegrywa, dwie pozostałe przeżywają. I możecie przestać się strzelać. Tylko jedna osoba ginie. Także uwaga, Zipek mówi... Zacznijcie się strzelać! Go, 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 go! Oj, 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 stop, 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 zabrakło mi tchu bananek. Strzelajcie się! Zipek mówi, strzelajcie się! No, bardzo dobrze. Pan ciastko. Wygrałeś, brawo. 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 Cudownie, cudownie. Słuchajcie. Możecie wyrzucić swoje bronie, albo nie wyrzucajcie. Macie, słuchajcie, jeszcze jedną próbę. Walczycie między sobą teraz. Słuchajcie, wybierzcie sobie broń. Dobra, zapraszam was ponownie. Zapraszam was ponownie w to samo pole. Zipek mówi, pojedynek czas. Tego się nie spodziewałem, szczerze powiedziawszy. Nie wiedziałem, że może, że coś takiego się może wydarzyć. Słuchajcie, na to mam tylko jedno rozwiązanie. Bierzecie obaj Jack Jaga, weź sobie Jack Jaga ciastek. Nie pijecie, nie pijemy, nie pijemy, nie pijemy. Uwaga. Zipek mówi, pijemy Jack Jaga, kto pierwszy, ten lepszy. O, już po animacji widać, kto wygra. Tak? Po animacji widać, kto wygra. Uwaga, czy przeżyjesz ten strzał? Niestety, tam banan, wygrałeś. Wygrałeś, brawo, brawo, wiesz co to oznacza? Wiesz co to oznacza? Wygrałeś. Nie wiem kim jesteś, ale zaraz się na pewno dowiem. O, brawo, jaki taniec. To oznacza, że dostajesz ode mnie mojego Deagla i możesz strzelić mi w głowę. Zipek mówi, strzel mi w głowę, ciast, bananku. Strzel mi w głowę. Brawo, brawo, Rose Slow 696 wygrał dzisiejszego Simon Movie. No cóż, no, co tu dużo mówić. Rose Slow wygrał Simon Movie. Okej. Okay. Okej, słuchajcie, także dziękuję wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to pamiętajcie o subskrypcji, o zostawianiu łapy w górę. I dziękuję wam wszystkim za wzięcie udziału i raz jeszcze. Na razie, cześć, widzimy się następnym razem. Hejo!